No żeż ku... Witajcie, witajcie, z tej strony Peaceful Gamer Bora Avocado, a to właśnie przed wami pierwszy epizod nowej serii na tym kanale. I będzie się ona nazywać Minecraft Let's Play z modami. Lepszej nazwy nie wymyśliłem. I niech taka zostanie. No to także tego. Postanowiłem kontynuować moją przygodę na survivalu, którą rozpocząłem w odcinku serii Moje pierwsze 30 minut z... Można to potraktować jako odcinek zerowy. No to koncepcja na tę serię jest taka, że co tydzień będę wam streszczał, co mi się przytrafiło, jakie przygody miałem i tak dalej. Zobaczymy w trakcie, jak to wszystko się rozwinie i zmieni. No to takimi ostatnimi słowami wstępu. Gram na survivalu, na zmodowanej wersji 1.18.1 z Optifine'em. Lista modów w opisie filmu, tak samo jak linki do datapaków i resource packów. I będę starał się nie używać komend. Wszystkie materiały, bloki i tak dalej będę zdobywał ręcznie, a Just Enough Items używać będę tylko, by poderzyć receptury i pełną listę itemów. A i zobaczymy, może w przyszłości się uda, by i Quakin czasem się pojawi w gościnie. No to co? Zaczynamy przygodę? Nim zacząłem dalej zwiedzać świat, to wpierw zająłem się swoją kryjówką. Moja mała andezytowa dziupla się trochę rozrosła, ale nieznacznie. No i podstawa, czyli łóżko, skrzynia i kilka piecy i stół do kraftowania musiały się w kryjówce znaleźć. Następnie załatwiłem sobie nowy sprzęt i w końcu ku przygodzie mogłem wyruszyć. Wpierw udałem się w miejsce, gdzie ostatnio zginąłem. No i zacząłem tam zbierać trochę materiałów. A przede wszystkim chciałem wydobyć trochę więcej żelaza, by zrobić sobie więcej zbroi. Sam hełm to trochę za mało. I taka rada ode mnie dla mnie na przyszłość. Lepiej za dnia udawać się w miejsce, gdzie chcemy w ziemi pokopać, by po drodze nie ginąć przez moby, gdy tam człowiek będzie szedł. Ogólnie to moim priorytetem na ten tydzień było wydobycie materiałów, z których to później zbuduję bazę. Choć raczej to będzie dom. Mam już pewne plany co do tego, jak moja główna miejscówka ma wyglądać. I będę potrzebował sporo, ale to naprawdę sporo kamienia, by ją wybudować. A i może łupek też się przyda. Jeszcze nie do końca wiem, z jakich bloków będę budował dom. Więc wydobyłem trochę tego i trochę tamtego. Wszystko po trochu. Największe problemy miałem, by zlokalizować złoże węgla. Miedź? Proszę cię bardzo. Żelazo? O tutaj. A węgiel? A to jak znajdziesz, to będzie. A w sumie takie problemy to na początku miałem. Później to miałem większe szczęście do węgla. Logicznym jest, że kolekcjonując materiał oraz inne rzeczy, to potrzebne jest mi sobie je przechować. No to kolejną moją andezytową dziuplę zrobiłem, właśnie by w niej trzymać wszystkie zdobyte i wydobyte rzeczy. Jedna wyprawa po kamienie i inne surowce to za mało. I podczas jednej z takich eskapad zanurkowałem w otchłań pełną wody. I się dokopałem do całkiem sporej jaskini. I taka kolejna rada ode mnie dla mnie na przyszłość, by zabierać ze sobą więcej pochodni i być bardzo ostrożnym przy eksplorowaniu takich nieoświetlonych miejsc. Kolejną kwestią problematyczną stało się to, że za mało jedzenia sobie przygotowałem na wyprawę. W ogóle to nie pomyślałem ani razu o tej kwestii. No to jakieś źródło pożywienia musiałem wykombinować. No i baranina stała się moim pierwszym wyborem w kwestii pożywienia. Lepiej przygotowany, mogłem kopać dalej. I tak w ogóle to tułów
To jeden z moich ulubionych bloków w grze. Przyda się na później. I wydobując tuf, natknąłem się i na lapis. Ogólnie, to pierwsze godziny jedynie głównie spędziłem na kopaniu i walce z potworami. To chyba nic więcej ciekawego w tej kwestii nie powiem. No to lecimy dalej. Dnia trzeciego jednak wykombinowałem, że sama baranina jako główne źródło pożywienia to za mało będzie. Więc poszedłem na ryby. I to szybciej je złowię, i to więcej też ich będę miał. A i też łowiąc, można coś ciekawego innego zdobyć oprócz rybek. Jak na przykład taki łuk. I to od razu z zaklęciem naprawy na nim. No i ogólnie łowienie to bardzo spokojne i odprężające zajęcie. Jednak hodowla owiec ma sporo zalet. Oprócz mięska daje to i wełnę. A z wełny można nie tylko łóżko zrobić, ale i baner. A baner potem można na tarczę przypiąć. Wzór może i nie jest skomplikowany, ale przynajmniej tarcza bardziej spersonalizowana się zrobiła. Na jednej z kolejnych wypraw w głąb ziemi znalazłem opuszczoną kopalnię. I przy okazji spawner pająków. No i później z tego spawnera może ekspiarkę zrobię. Kolejnego dnia trochę zanurkowałem w oceanie. Parę skrzynek poznajdowałem z większymi, mniejszymi skarbami. Zanurkowanie w oceanie przyniosło mi rozwiązanie kolejnego problemu, jaki pojawia się na początku gry. Wodorosty będą stanowić całkiem dobry zamiennik węgla. Wraz z lamą, którą spotkałem przypadkiem, oddaliłem się na znaczną odległość od mojej kryjówki. I takie szczęście spotkało nas i znaleźliśmy wioskę. I to w całkiem ładnej okolicy. Ale to tutaj te tereny poeksploruję trochę później. O właśnie! Kwakin tak w ogóle zaproponował ciekawe imię dla lamy. Zdzisław. Tak będzie się wabić ta cudowna znaleziona przypadkiem lama. Kolejnym celem na mojej niby liście rzeczy, które trzeba zrobić w pierwszych godzinach gry, było zdobycie diamentów. To zadanie nie było łatwe. Sporo się nachodziłem, sporo przekopałem. Sporo też się nawalczyłem przy okazji. I totalnym przypadkiem go znalazłem. Mój pierwszy diament! Ładny on taki, co nie? Taki świecący. Później, po dalszej wędrówce po jaskini, wróciłem w miejsce wydobycia diamentu. I wkopując się głębiej trochę, znalazłem kolejny diament. Gdybym nie wrócił, to bym tego drugiego diamenta nie zdobył. No i w sumie to było ostatnie, co ciekawego się w tym pierwszym tygodniu mi przytrafiło. Także widzicie sami, powoli się rozkręcam. I też się pochwalę, że coraz lepszy się robi w potyczkach z potworami. Początki wiadomo. Są i trudne, i trochę nudne. Trzeba ogarnąć kwestie takie jak źródło pożywienia, no i też trzeba zdobyć materiałów, z których to później się będzie fajne, ciekawe rzeczy budować. Także wybaczcie, jak trochę nudno dziś było, nie zniechęcajcie się od razu do tej serii. Mogę wam obiecać, że w kolejnym odcinku już coś fajnego zbuduję. Trzeba ogarnąć powoli jakąś bazę, bo nie można cały czas mieszkać w małej andezytowej dziupie. Już mi powoli brakuje miejsca w skrzynkach, także trzeba będzie poszukać fajnej miejscówki i rozpocząć budowę domu. No ale to w kolejnym odcinku. Tymczasem ja już się żegnam, także dzięki za obejrzenie tego odcinka, no i do zobaczenia w kolejnym. PGBor Avocado odmeldowuje się. Pa, pa!